Wcześniej jak przyjechaliśmy, to tutaj w tych chaszczach siedziały jelenie i jak zobaczyły samochód, to wyskoczyły przez ogrodzenie w tym miejscu. Zobaczy, jak tą siatkę rozwaliły. O, tutaj gdzieś. O, tak wygląda ogrodzenie po przejściu jeleni. No, trzyma się dosyć dobrze. Tylko tutaj muszę ubrać kamerkę na głowę. No, tutaj coś było. No tu wyskakiwały teraz. Podniesiemy i naprawimy. Trzeba siatkę, dużo dać gałęzi. Muszę z kombinarkami poskręcać i zawalić, wiesz? Puścimy parę tych cienkich, suchych olch i tu zarzucimy. Tutaj coś się znajdzie. No. Dobra. W tym miejscu kolejny poleciał. Słupek się nie połamał, ale siatka podarta. Najczęściej to jak się przestraszą wilków, to jelenie biegną jak szalone wtedy. Albo na polowaniu. Jak jest jakieś polowanie, to wtedy też uciekają i lecą na siatkę. Ja tu będę musiał wieczorem przywieźć jakieś petardy te hukowe i powiesić, żeby strzelały do rana. A później jak wejdą krowy już, to już tak się, myślę, odzwyczają jelenie od przychodzenia tutaj do środka. No i też jak będą na widoku, to też już nie będą się tak chciały pchać. Więc to muszę kombinarkami poskręcać. Już będzie za bardzo po prostu przejrzyście tutaj, żeby one chciały wchodzić. Że tak jak to było wszystko zarośnięte wcześniej gęsto, to one tu się czuły jak w domu. A mają swój dom po tamtej stronie. Ładne te świerki, nie? O, tamten taki duży. Tą sosnę też zostawiliśmy taką dużą, fajną. To tu będą się kładły na pewno, bo to jest taki piaszczysty teren, górzysty troszkę. No nie górzysty, ale tak wyżej niż ta reszta, nie? To tu będą na pewno leżały sobie, nie? To z lewej to im zostawimy, żeby miały trochę cienia. Tutaj te wzdłuż koryta, te drzewka niech sobie rosną. Ta były to one zdepczą całą. Te świeże będą zjadały. Fajnie, że już tak twardo się zrobiło. Ale kurde, tu przejść to. Ja się to nie widać. Tutaj chodzi tutaj zwierzyna od groma. Widać po śladach. To zobaczcie na sosnę. Jak bobry kiedyś, o tato. Ty zobacz, jak ją bobry załatwiły tą sosnę. Ona już usycha. No i druga. Widzisz? Ta uschła, się nie zalała, nie? A ta się zalewa, ale też już uschnięta prawie. Zobacz, jak zeżarły korę. Kurwa, same kopyta. Patrz. Wiesz co, i gołędzie wydamy tam, w tamtą stronę. Te czeremchy też uschnięte. Wytniemy. Patrz, ile jest kopytek. A, bo to wszystko poobgryzane przez bobry, no. I tutaj jest stara, jakiś rus stary. Te łotniemy, no. No, to samo. Cała tu kora zeżarta i później to się zalewa żywicą. To drzewko próbuje się bronić, ale no tym damy szansę, może jeszcze przeżyją. Zobaczymy. Jak usną, no to trzeba będzie wyciąć. Takie dosyć świeże jeszcze. No, to stare, a tutaj świeże. Próbowała działać. A tego dookoła opierdzieliły. Coraz więcej takich obżartych sosenek. Ciekawe, czy to przeżyje.
takie drzewko. Która? No tam zaraz pójdę, ale o, ta jest jeszcze cała. To tam zostawimy. Tu taki świerk ładny, tylko że obok brzoza rośnie, no to a niech sobie rosną dwa. O, ale ten świerk już nie przeżył. Też się na początku oblewał żywicą. Wszystko obżarły dookoła. No i świerk cały suchy. No a ja tutaj chcę zrobić przejazd dla ciągnika. Tak myślę, między właśnie tutaj pod tym wale. Tak na wprost będzie wyjazd. Tak już się szykuję na przyszłość, żeby mieć jak jeździć tutaj. Taki będzie właśnie fajny przejazd. Tu po prawej stronie jest wał, tam jest rzeka po lewej, a tutaj po środku jest sucho. Fajny. To też świeżo zgryziono. A te jeszcze nie ruszyły. Zobacz, tego buka zabezpieczyliśmy wtedy i no, żyje. Żyje na razie. I to ładne listki puścił. Może tu z niego dać. No, ale ty, kurczę, zobacz, tu jak jest ścięty. Dużo. Ja będę. No. Tu za dużo porcił. Ale on jeszcze jedną stroną się broni. Może przeżyje. Ale zobacz, że każde jedno drzewo jest pogryzione. Jeszcze na razie się trzyma tam. A tutaj korzenia nawet gryzły. Ale na razie się zalewa, nie? Ale jaja, każda jedna sztuka jest pogryziona, patrz. Każde te iglaste drzewo jest obgryzione dookoła. Tylko że wiesz, on jak puści żywicę, no, to bób już nie pójdzie, bo mu mordę się klei. No tak, tylko że może usnąć tylko do tego czasu. Tylko że może usnąć. Wiesz co, ale tak myślę, że tędy jest fajny przejazd, jakbyśmy tutaj te uschnięte wycięli, bo tutaj jest koryto i tam dalej jest grząsko już z tamtej strony, nie? A później już jest rzeka. Nie, tu trzeba górą tylko. To tylko tędy gdzieś przejazd będziemy mieli. Żeby to obeszło, tam tamy trzeba pilnować. No. Tego też piłują. Szkoda tych drzew, ale dobrze, że one się bronią i jak się zaleje żywicą, to tutaj większość przeżywa, nie? Tych starych. Zalewa żywicą, broń się. No. A bób już chyba nie pójdzie na żywicę, bo nie, mu nie podchodzi. Zęby mu się skleją. Tylko jak póki była kora. Bubry mordoklejki będą. Ale zobacz, tak jak taka sosna, co ona, ani czubo nie ma. Tu się połamała kiedyś i to do wycięcia, nie? Tu wyciąć i tamtą brzuskę i przejazd. Tak, i tu by był przejazd fajny. Tak szukamy właśnie przejazdu, żeby to drzewo później pozbierać. Tutaj i tutaj wyciąć to, co pozgryzały bobry. I tam dalej już mamy na wprost dobrą drogę. Nie? A te resztę zostawimy to wszystko. Co tak jechać jak... Jest. Tutaj, tu na wprost, patrz. Jak tylko to pozabierać. Patrz, te też. Widzisz, te też pogryzły. Wszystkie świerki. Ten. Te tutaj tak samo. I to świeże. To wszystko świeże już jest. To świeże, nie? No. O, tego piłują, kurczę, zobaczcie. I to ten poleci na ogrodzenie od razu, na siatkę. Tu już mi kilka puściły na siatkę.
Ty takiego dęba wielkiego zgryzły? Tu zaczęły gryźć. Wiesz co, a ten przejazd to będziemy mieli tak ono wprost. Tu i później na górkę, a tutaj w tą stronę.